podczas mszy świętej nowy proboszcz parafii obejmie w sposób symboliczny swój urząd. Proboszczem jest dr Waldemar Maniszewski. Przychodzi on w miejsce pierwszego duszpasterza tej parafii i budowniczego świątyni księdza kanonika Zbigniewa Ciachały. Ksiądz Waldemar Maniszewski urodził się w 1976 roku. Wyrósł na Powiślu w Mikołajkach Pomorskich. Szkołę średnią ukończył w Sztumie, seminarium duchowym w Elblągu. Księdzem został w 2002 roku. Studiował historię Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktoryzował się. Po studiach był sekretarzem dwóch biskupów elbląskich, wykładowcą i prefektem prodyscyplina w seminarium elbląskim. Od wielu lat jest kierownikiem elbląskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę oraz kapelanem przy Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu oraz diecezjalnym kapelanem policji. Osobę nowego księdza proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszych Rąk powierza modlitwie tu obecnych. Uznajmy wobec Boga nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w najświętszym wierze. Spowiadam się. Amen.
Boże, Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy. Ześlij na swój Kościół ducha pobożności i męstwa i powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili służbę przy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży? Albo któż podjął wolę Pana? Nieśmiały są myśli śmiertelników i przewidywanie nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przedmiata duszę i ziemski przybytek obciąża losem umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką. A któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie miał mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie uznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich mądrość. Oto Słowo Boże. Lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę.
to tak nie gnijcie, abyście ją podtrzymali. Każdy, który zdaje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Jakże to biegnę nijak na oślep, walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Oto słowo Boże. Thank you.
Czy chcesz w imię Boże pełnić posługę
Wam, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary. Chcę. Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi? Chcę. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam to dokona. Przyjdź nam z pomocą. Prosimy o to.
Twoją pośrednictwem, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie Ojcze Święty, wszechmogący.
Synem Twoim i Duchem Świętym, jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak już wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie jednym głosem wołają. Przyjmujących ciało i
Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w mości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Jackiem, biskupami Janem i Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłej Helenie Musińskiej, o zmarłym Antonim Maliszewskim, zmarłych z mojej rodziny i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Ogniecem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Powtarzajmy modlitwę, której apostołów nauczył Jezus. Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
mówią nasze siostry i braci. Spraw, abyśmy byli wiernymi sługami Ewangelii, sakramentów i dzieł miłosierdzia na Twoją chwałę i dla zbawienia wiernych przez Chrystusa, Pana naszego. Prosimy Maryję, byś czuł się tu dobrze, jak w kręgu rodziny. Niech będą spełnione wszystkie Twoje marzenia i pragnienia. Niech zgoda i dobroć Bóg Ciebie gości. I nigdy nie zabraknie wzajemnego szacunku i miłości. Niech Ci w naszej parafii zawsze słońce świeci. W uśmiechach i sercach wszystkich dzieci. Dzieci z parafii Trójcy Przeświętego roku. Czcigodny księdze, proboszu, Boża opatrzność stawia się Cię dzisiaj w parafii Trójcy Przenajświętszej w Moroku. Jako jej przedstawiciele witamy Cię serdecznie i życzymy Tobie, jako naszemu nowemu proboszczowi błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego oraz opieki Maryi na każdy dzień Twojej posługi wśród nas. Życzymy Ci również wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów. Ufamy, że będziesz gorliwie budował świątynię Bożą krzywych kamieni, którymi jesteśmy, i że będziesz należycie troszczył się o dobra materialne naszej parafii. Niech w trakcie Twojej posługi wśród nas nie zabraknie z naszej strony ludzkiej życzliwości i wsparcia we wszystkich sprawach poczynania dla dobra naszej wspólnoty. A ewentualne pojawiające się przeszkody niech będą pokonywane Twoją mądrością i dobrocią, a także naszą pomocą. Powierzamy Ci naszą świątynię i parafię. Czuj się w niej dobrze jako pasterz i jako gospodarz, mając na uwadze, że najpiękniejszym darem jest praca w winnicy Pańskiej, w której możemy na co dzień służyć Bogu i ludziom. Szczęść Boże, Kubka Różańcowy. Czcigodny księże, nasz nowy dziekanie i proboszczu, w życiu każdej wspólnoty parafialnej są wydarzenia szczególne i ważne. Takim wydarzeniem jest niewątpliwie przybycie do naszej parafii nowego gospodarza, księdza dziekania i proboszcza, doktora Waldemara Maliszewskiego. Dzisiaj staje się przed nami jako nasz pasterz i drugi już proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Moroku, która liczy już 17 lat. Witam Cię w imieniu wszystkich sołectw tej parafii jako naszego pasterza. Chcemy wspierać Cię w Twojej posłudze uświęcania, nauczania i kierowania naszą wspólnotą. Życzymy Ci błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego na każdy dzień Twojej nowej posługi w naszym Kościele, aby Ci nigdy nie zabrakło wytrwałości i odwagi w budowaniu Kościoła duchowego, a także tego materialnego. Zapewniamy Ciebie, że nie zabraknie nam życzliwości, solidarnego wsparcia we wszystkich wspólnych troskach i poczynaniach dla dobra naszej wspólnoty parafialnej, a także bliska nam Matka Boża Wieczpałska. Niech wyprasza Ci dobre zdrowie i wraz z naszym świętym Janem Pawłem II otaczają Cię swoim stawiennictwem. A Jezus, dobry pasterz, niech będzie dla Ciebie siłą w tej posłudze. Wraz z Tobą, księże proboszczu, witamy też naszego nowego wikariusza, księdza magistra Mateusza Uszczypiewicza. Niech Bóg Trójcy Święty Jedyny będzie dla Was siłą w pracy na rzecz naszej parafii, a Maryja Matka Kapłanów otacza Was swoim wsparciem. Szczęść Boże! Czcigodny księdze proboszczu,
posłany. Witamy Cię w naszej wspólnocie parafialnej jako tego, który do nas z woli Bożej został posłany. Przyjmujemy Cię z otwartym sercem i szczerą życzliwością. Ten moment jest dla Ciebie i dla nas szczególny. Wdzięczni Ci jesteśmy, że przyszedłeś do nas, do parafii Trójcy Przenajświętszych Morni, wpisując się tym samym w oczy proboszczów, którzy wprowadzili nas do Jezusa. Niech Twoja kapłańska posługa wśród nas i dla nas będzie prowadzona światłem i mocą Ducha Świętego, z błogosławieństwem Jezusa, naszego Pana i opieką Marii i Jego Matki. Otaczamy Cię naszą modlitwą i życzymy długich lat owocnego proboszczowania w zdrowiu, uchwale Boga w Trójcy Jedynego oraz Twojego i naszego zbawienia. Korzystając z okazji, chcielibyśmy powitać nowego wikariusza, księdza Mateusza, który będzie opiekunem służby liturgicznej ołtarza. Drogi księże wikariuszu, chcielibyśmy powitać Cię w naszej parafii jako pasterza, który będzie trzymał pieczę nad swoimi owcami, który będzie umacniał naszą wiarę swoimi słowami i czynami. Trudne zadanie przed Tobą, lecz wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Niech Matka Boża czuwa nad Tobą, a Twój anioł stróżnik dodaje Ci sił. Pamiętaj, że zawsze służymy pomocą. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Szczęść Boże, służba liturgiczna ołtarza. Ekscelencjo, księże biskupie, księże proboszczu, przygodni księża, panie wojewodo, szanowni państwo, księże proboszczu, księże Waldemarze, serdecznie witam księdza w Morągu, gminie Morąg, w lokalnej społeczności. Czynię to jako burmistrz, ale również jako księdza parafialny. Z uśmiechu gości na twarzy księdza widać, że ksiądz już się zaaklimatyzował do nowych warunków, do nowej rzeczywistości, do zmiany życiowej, drogi życiowej kapłana. A przekonany jest także do zmiany na lepsze, inaczej nie może być. Życzę księdzu na nowej funkcji proboszcza, dziekana Małowskiego Dekanatu sukcesów w posłudze duszpasterskiej. Życzę dużo zdrowia, pogody ducha i dobrych relacji z parafianami. Cześć Boże. Dzieło wyrastają z jednego dnia.
gorącym sercem witamy księdza Waldemara Maliszewskiego w naszym kościele. W imieniu wszystkich małżeństw, w imieniu wszystkich rodzin, w imieniu wszystkich małych dzieci, tak jak Amerykę, jak przyjmę. W imieniu wszystkich tych, którzy szukają Boga, w imieniu wszystkich tych, którzy nie mają siły Boga szukać. U Boga nie ma przypadków. Skoro tak, to sam Jezus posłał księdza do naszego kościoła, do ziemi wolnowskiej. Aby ksiądz dał na Boga, aby głosił dobrą nowinę, aby ksiądz był autentycznym pośrednikiem między nami a Bogiem. Aby ksiądz mógł nam poznać i poczuć miłość Jezusa do każdego z nas i aby zapalał w naszych sercach energię, abyśmy walczyli o dobro, o miłość, o niebo, abyśmy walczyli o samego Boga. Na czas posługi życzymy księdzu, aby trudy i przeciwności życia wyzwalały w ciebie energię do czynienia dobra i aby ksiądz pamiętał, że z nim jest jego najlepszy przyjaciel Jezus. Jeszcze przed napisaniem tych słów dostałem słowo z Pisma Świętego i te słowa są to z Ewangelii Świętego Jana. To są słowa Pan jest i woła. Czyli Pan jest i woła księdza i woła każdego z nas po imieniu, abyśmy właśnie przyjęli jego miłość. Jemu są pan i zawalczyli o niebo. I cały czas proszę księdza, aby ksiądz dał nam tego Boga. Abyśmy uwierzyli, że jest Bóg, że jest tu i teraz, że jest bliżej niż osoba, która siedzi czy stoi obok nas. Żebyśmy do kościoła przychodzili nie na siłę, nie z przymusu, ale przychodzili z wewnętrznej potrzeby spotkania się ze swoim najlepszym przyjacielem, jakim jest właśnie Jezus w Eucharystii, spotkania się w nim w Eucharystii. Nie jest prosto głosić Słowo Boże, dlatego zapewniam księdza o modlitwie za księdza. I proszę wszystkich, właśnie pamiętali o tej modlitwie za księdza, za wszystkich księży tu obecnych, posługujących w tej parafii. No i jeżeli ksiądz się tak dobrze czuł jak u siebie w domu, to podnoszę bardzo, bardzo gorące brawa.
z wami. Jezus. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święcenia kapłańskie otrzymałem w 2002 roku, a oczywiście wcześniej 6 lat spędziłem w seminarium, gdyż tyle trwa przygotowanie do kapłaństwa w ramach studiów filozoficzno-teologicznych. Do seminarium poszedłem 2 lata po maturze, nie od razu, nie bezpośrednio po maturze, 2 lata studiowałem historię. No a po święceniach pierwszą moją placówką, na której pracowałem, to była podobna do niemalże do ostatniej, a więc byłem kapelanem i sekretarzem biskupa Andrzeja Śliwińskiego. Później zostałem skierowany na studia specjalistyczne z historii Kościoła na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Następnie po powrocie, po obronie pracy, wróciłem do seminarium jako przełożony i wychowawca i wykładowca historii Kościoła. Po 6 latach pracy w seminarium biskup Jacek Jezierski, nowy biskup elbląski, skierował mnie do pracy do siebie, jako swojego kapelana i sekretarza. No i po 2 latach pracy u biskupa Jacka trafiłem tutaj do przepięknego Morąga. Praca moja kapłańska dosyć skromna, jestem księdzem zaledwie rok. Trochę ponad rok w seminarium, oczywiście w Elblągu, 6 lat. Wstąpiłem od razu po maturze, chociaż najpierw chciałem iść bardzo do zakonu, ale nie udało się. Może jeszcze wszystko przede mną. Poprzednia praca duszpasterska w parafii świętego Wojciecha w Prabutach, a teraz od 1 lipca jestem tutaj, w Trójcy Przenajświętszej. Myślę, że poznaję każdego dnia i twarze, z którymi się rozpoznajemy w sklepie, na ulicy, gdziekolwiek. Poznaję miasto, którym jestem od samego początku zauroczony, ale to pewnie jeszcze będzie jakiś czas trwało. Takie podstawowe, strategiczne punkty w Morągu chyba już poznałem, jakoś mniej więcej poruszać się potrafię. Mieszkańców coraz lepiej chyba poznaję. Czy bywałem w Morągu? Bywałem, z racji tego, że mój kolega z roku, ksiądz Jakub, pochodzi z Moronga, jeszcze z tej parafii, to parafia nie jest mi obca, ani to miasto. Jak to określił jeden z policjantów, mocne uderzenie miało miejsce w sobotę. Ja przeżywałem to przede wszystkim bardzo, bardzo mocno w środku. Moja przeogromna wdzięczność wobec tych ludzi, którzy przyszli, którzy byli, wobec tych, którzy nie byli, nie mogli przyjść z różnych powodów, ale czułem w tym dniu taką przeogromną moc wspólnoty parafialnej i to było największym przeżyciem dla mnie tego dnia. Zajmować się będę szeroko rozumianym duszpasterstwem młodzieży, co jest ogromną moją radością, bardzo chciałem się tego podjąć. Będę się zajmował i opiekował liturgiczną służbą ołtarza. Praca zapowiada się jak na razie bardzo obiecująco. Również się z tego cieszę. No, w ramach tego duszpasterstwa młodzieży będziemy chcieli podejmować wraz z księdzem proboszczem jakieś akcje duszpasterskie, mam nadzieję jakieś ciekawe inicjatywy. Będę przygotowywał również bierzmowanych, ale to w ramach właśnie tego duszpasterstwa młodzieży. Tych zmian będzie sporo, też oczywiście żartuję. Pomysły się rodzą. Wspólnie tu z księdzem Mateuszem, z księdzem klerykiem Aleksandrem, tak sobie, i z księdzem Sławkiem myślimy o fajnych rzeczach, które zamierzamy wprowadzić w życie w ramach pracy duszpasterskiej, ale one będą po kolei pomału się pojawiać w tej przestrzeni dostrzegalnej dla tych, którzy przychodzą do kościoła. Moje pasje były skoncentrowane wokół teatru, sztuki. Przed seminarium byłem bardzo mocno związany i zaangażowany w Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu. Tam to się wszystko rozwijało, jak gdyby kształtowało te zainteresowanie właśnie teatrem i
wszystkim rzeczami z nim związanymi, to dalej daje mi ogromnie dużo radości, satysfakcji. Jak mam odrobinę czasu i jakiejś okazji, to bardzo chętnie to robię. Kolejną pasją niedawno odkrytą jest muzyka. Też jak gdyby się tym interesuję i lubię słuchać dobrej muzyki i staram się grać na jakichś instrumentach. Ze sportu to moją pasją jest pływanie. Lubię robić zdjęcia, czyli fotografia. Uwielbiam zimę, bo wtedy można jeździć na nartach. Uwielbiam narty. Co jeszcze? No, w jakiejś mierze taką pasją jest też moja jedna ze współposług, czyli duszpasterstwo policji. To jest przeogromną pasją praca wśród policjantów mundurowych w ramach tych różnych szczebli, na których wykonuje swoją posługę duszpasterza policji. No oczywiście dobra muzyka, dobry film, jak najbardziej. Nic mi więcej do głowy nie przychodzi, no ale o właśnie, chociażby też i aktorstwo, nie tylko to oglądane, ale i również czynne. I z tym tutaj mamy takie właśnie związane, jakieś określone plany z księdzem Mateuszem, które wcielimy w życie w pracy duszpasterskiej.